Dzień dobry kochani, dzień dobry, 8 listopada, czyli we wtorek o godzinie 17 u nas w Chorzowie na Łagiewnickiej 103. Specjalnie dla Państwa odbędzie się kurs z pierwszej pomocy. Będziemy szkolić ludzi, w jaki sposób się zachować, gdy przez przypadek dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, do nagłego zatrzymania akcji serca. Co należy zrobić, jak należy postąpić, w jaki sposób należy do tego podejść, jak się do tego zabrać. I nieważne, czy masz 4 latka, czy masz 60 lat, czy 70, a może 20 lub 30, powinieneś dziś być u nas o godzinie 17, dlatego że nigdy nie wiesz, kiedy tak nagle możesz po prostu stąd odejść. A może być tak, że ten właśnie kurs, który będzie prowadzony w dniu dzisiejszym pod okiem specjalisty, ponieważ naszym specjalistą będzie ratownik medyczny z wieloletnim stażem Artur Żurek. To właśnie on w dniu dzisiejszym przyjeżdża do nas do restauracji celem szkolenia najmłodszych oraz najstarszych. Ale to nie wszystko, kochani. A już kochani, 13 listopada, czyli w najbliższą niedzielę organizowany jest odbędzie się już 6 Międzynarodowy Dzień Ubogich właśnie w Katowicach. Przy Galerii Katowickiej rozkładać będziemy namiot dla ponad 300 osób potrzebujących. Fantastyczna inicjatywa, w którą i Ty możesz się włączyć, jeżeli miałbyś wolę i miałbyś chęć nam pomóc i wspomóc nas, dlatego że działamy jako wolontariat. Masz pełne prawo. Potrzebujemy ciepłych ubrań, ciepłych koców, potrzebujemy ciepłe spodnie, ciepłe buty. Używane, mogą być używane, byleby wyprane, a nie brudne. Dlatego że właśnie taką odzież będziemy również im przygotowywać, to ja będę, troszkę pomyłek, ale przepraszam, te emocje grają tutaj, a przygotowywać to ja będę, kochani. Posiłek dla tych osób. Będę gotować, kochani, 150 litrów grochóweczki, bo taką grochóweczkę żeście wskazali tutaj u nas na tym fanpage'u. Był czas, że swego czasu, bodajże miesiąc temu, informowałem o tym, że 13 listopada właśnie będziemy w Katowicach, że właśnie tym osobom bezdomnym, tym osobom potrzebującym będziemy pomagać, bo tak naprawdę to, że my gotujemy dla nich, to nie jest tak, że ten talerz ciepłej zupy, to tak naprawdę to jest pretekst do tego, żeby się z nimi spotkać, żeby z nimi porozmawiać, dlatego że oni się czują odepchnięci, czują się zapomnieni, czują się niepotrzebni, a nie jest wcale tak, dlatego że nieważne jest to, co masz na zewnątrz, a ważne jest to, co masz wewnątrz, bo na zewnątrz to ty możesz być piękny, gładki, a w środku możesz być po prostu burakiem tak zwanym, nałóżmy na to widełki. Natomiast często i gęsto jest też tak, że ludzie na zewnątrz nie okazują wartości prawdziwych i bogactwa, które mają w sobie wyuczone od dzieciństwa. Także pamiętajmy o tym, że nieważne jak wyglądasz, trzeba sobie podać rękę, uśmiechnąć się, pożartować, pobyć z sobą. Pomóżcie nam, jeżeli macie ochotę, możecie też również przyjechać do nas właśnie tego 13 listopada tam do tych Katowic, a jeżeli macie ochotę wysłać jakieś dary, jakieś datki, cokolwiek, czy rękawiczki, czy szaliki, możecie to lub wysłać do nas na adres naszej restauracji, która znajduje się na naszym fanpage'u, lub nawet przyjeżdżając do nas zjeść coś ciepłego, możecie po prostu zostawić również coś ciepłego właśnie dla tych potrzebujących. Ja z miłą chęcią im to przekażę. Odbędzie się też tego 13 listopada relacja na żywo z tego, a dziś o godzinie 17:00, wracając do dnia dzisiejszego, odbędzie się też relacja na żywo. Będziemy pokazywać Wam, w jaki sposób nie doprowadzić do choroby nagle. Będziemy reanimować. Dużo radości, uśmiechu na twarzy dla wszystkich tu oglądających. Ja zaś, korzystając z najlepszej taksy w mieście, pozwoliłem sobie nagrać u nich kolejny raz odcinek. Więc wyjeżdżając od nas, dzwonicie na numer 322-411-411 Express Taxi. Trzymajcie się. Cześć, dobrzy ludzie. Hej!